We wtorek blisko 12 tysięcy suwalskich uczniów po niemal półrocznej nieobecności wróciło do szkół. Pierwszy raz próg podstawówek przekroczyła 721-osobowa grupa pierwszoklasistów. Szkoły ponadpodstawowe wypełniło prawie 900 uczniów. Wszyscy bez wyjątku muszą odnaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości, pełnej zasad i procedur mających zabezpieczyć najmłodsze pokolenie przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem. Szkoła to jednak nie tylko uczniowie. Do pracy stacjonarnej powrócili również nauczyciele. Na pierwszy dzień nowego roku szkolnego stan kadry pedagogicznej to 1218 osób, ale jak podaje ratusz, ta liczba może się jeszcze zmienić. Niektórzy pedagodzy decydują się na urlopy zdrowotne, inni odchodzą na zasłużone emerytury. Z końcem sierpnia z praw emerytalnych postanowiło skorzystać 25 nauczycieli. I choć liczba uczniów maleje, to liczba nauczycieli rośnie. W porównaniu do stanu z ubiegłego roku przybyło ich 8. Nowy rok szkolny rozpoczął się także w przedszkolach. W placówkach publicznych opiekę znalazło niemal 2000 maluchów. Kolejny prawie 1000 to podopieczni przedszkoli prywatnych. Te ostatnie pojawiają się w Suwałkach jak grzyby po deszczu. We wrześniu kolejne dwa zupełnie nowe rozpoczynają swoją działalność. Według danych opublikowanych przez samorząd opieką przedszkolną objętych jest ponad 90% suwalskich dzieci. Chętnych jest tak dużo, że w ostatnim czasie ratusz w konkursie wyłonił 3 niepubliczne placówki, które na zasadach obowiązujących w publicznych przedszkolach przyjęły około 90 maluchów.